Witam bardzo serdecznie w grze AGS World of Discovery. Jest to taka gra edukacyjna dla dzieci. Czyli tutaj mamy wskaźnik, oczywiście taką rączkę. I ta rączka w zależności od tego, czy coś jest aktywne, czy nie, no to ona zmienia swój wygląd, tak jakby, tak? Czyli tak jak tu wyłazi jakiś gościu. No na przykład można kliknąć na tą planetę. No i takie różne właśnie są ciekawe animacje. I czasami rączka tak, ma kolor albo taki żółty, albo taki czerwony. Jeśli jest czerwony, to znaczy, że mamy tu do czynienia z jakimś zadaniem, do których za chwilę przejdziemy. Najpierw sobie poklikajmy na te rzeczy, które... O, proszę, herbatkę sobie zrobił. Okej. Okay. Ktoś jest w dziurki? Co ciekawe, tu jeszcze są do tego różne animacje. Zobaczmy, co teraz będzie. A, to co było. Dobra, tutaj mamy taką dziewczynkę. Możemy puścić wodę. No, można na komin kliknąć. Także różne są tutaj rzeczy. Można zmienić sobie porę dnia. Co tu jeszcze z takich rzeczy, zanim przejdziemy do zadań? O, tu jest jakieś jabłko. Okej. No dobrze. No i czasami lecą takie dodatkowe istoty. I tak, wyśmiało mnie i odleciało. No dobrze, zacznijmy może od rakiety. Tak, jeśli wybierzemy sobie rakietę, no to przenosimy się do planszy, w której mamy taką układankę, która działa na tej zasadzie, że przesuwamy te obiekty i musimy ułożyć cały ten obrazek. Także mamy 9 obiektów. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w miarę szybko, ale zawsze można z tego zrezygnować. Nie trzeba tego robić, nie jest to konieczne. Tak, no i jedno się ułoży, drugie trzeba popsuć później, żeby ułożyć, tak? Tutaj mamy example, tak? Czyli mamy, jeśli klikniemy na to example, no to właśnie mamy przykład, jak ten obrazek ma być ułożony. Tutaj, gdzie mamy level, to mamy poziom, tak? Więc można wybrać poziom trudności. Powiedzmy, że biorę ten najwyższy. No i teraz mamy taki obrazek, który jest podzielony na znacznie więcej części, aczkolwiek zawsze można włączyć ten example, aby zobaczyć, jak ten obrazek ma być ułożony, zapamiętać jakieś szczegóły i próbować go ułożyć. Tu jest restart, czyli zaczynamy od początku, tutaj mamy pomoc. Jeśli klikniemy na pomoc, to mamy informację, co tutaj trzeba zrobić, tak? No i jeszcze dodatkowo jest syntezerem mowy. No nie będę tutaj się bawił w układanie tych układanek. Wyjdę z powrotem do naszego początkowego miejsca. Czyli mamy takie tak albo nie, możemy wybrać. No wybieram tak oczywiście. No i teraz zobaczmy, co mamy tutaj dalej. A, tu jeszcze w okienka można klikać i w oknach też jakieś tam animacje będą widoczne.
chociaż czasami będą różne te animacje, ale chyba nie ma ich więcej jak dwie, tak mi się wydaje. Tutaj w to okno można, o, proszę, jakieś motylki. O, proszę. Dobra, tutaj. Tutaj mamy temat związany z muzyką, więc można sobie przesłuchać, jakie muzyki są, albo zmienić muzykę właśnie w naszej grze. To jest to miejsce. Więc mamy różne tutaj takie melodie. A to jest ta domyślna. Może to weźmiemy. No i teraz ta muzyczka nam będzie grać. Tu mamy kolejna rzecz, zegar. Zegar pokazuje 8 godzinę. No jak będziemy tu klikać, no to oczywiście będziemy widzieć, że się przemieniają te różne godziny. Powiedzmy, że trzecią ustawmy. No to jest godzina na naukę, tak? Zobaczmy, co jest o godzinie 5. W zależności, co tutaj wybierzemy, to będą się pojawiać nieco inne obrazki. O, proszę, czas do łóżka i tak dalej, i tak dalej. Także pory dnia tutaj mamy. Co w której godzinie można robić, tak? Tutaj mamy jakieś drzwi, do których oczywiście możemy. No i tutaj mamy wejście, insert your lesson disk, czyli dysk z lekcją jakąś, tak, ale no nie mam żadnego dysku z lekcją. No i to oczywiście jest exit. Jest tutaj więcej. No i tutaj są takie właśnie lekcje na początku podstawowe. Mamy język, mamy matematykę. No dobrze, zobaczmy język. Powiedzmy, że najwyższy poziom trudności, oczywiście. Czyli tak, kliknij na obrazek w górnej części sekcji, tak, poniżej. Także, czyli musimy, o co tu chodzi generalnie. Widzimy obrazek przez chwilę i później trzeba ten obrazek, czy fragment tego obrazka znaleźć tutaj u góry. Jeśli kliknę na jakiś obrazek, który no błędnie wybiorę, zrobiłem to oczywiście specjalnie, no to tutaj prosi nas, aby spróbować jeszcze raz pokazuje nam fragment obrazka, czyli to jest taka gra na spostrzegawczość, tak? No jak jest dobrze, no to oczywiście nam tutaj stworek podskakuje. No i w ten sposób właśnie będziemy sobie wybierać te różne obrazki, czyli gra na spostrzegawczość. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. Spróbujmy wziąć matematykę. Też oczywiście poziom ekstremalnie trudny wybieram. Tak, czyli kliknij na pudełko z jedzeniem, tak, aby przygotować marchewki dla króliczków. No i oczywiście chodzi tutaj o to, że liczymy, ile tu jest króliczków. Klikamy na ten pojemnik, no i trzeba po prostu tyle tych marchewek tutaj ustawić, ile było tych króliczków, które zostały zasłonięte. Czy było 5 króliczków, cyk. No i teraz dajemy tutaj OK. No i teraz każdy dostaje po marchewce. Tak, jest super. No i teraz kolejna rzecz. No i tak w kółko, więc już wyjdziemy sobie z tego.
tak żeby nie przedłużać za specjalnie. Czyli taka gra dla dzieci jest naprawdę... Zobaczmy język 6-7, czy to będzie coś trudnego, czy to będzie na podobnej zasadzie jak poprzednia zabawa. A nie, tutaj już polega to na tym, że musimy znaleźć ptak i to jest morze, tak? Dalej szukamy. Tutaj jest jakieś... Mamy i obrazki, i teksty. Więc musimy ptak, no to może ptak do jajek, tak? Będzie, jest, dobra. Dalej króliczek. To jakaś pustynia była. Pszczoła, tutaj chyba było... Był ul, dokładnie. Dżungla. Tu wielbłąd. Wielbłąd to z pustynią. A gdzieś było morze, tak? No tak, dobrze, zgadza się. Oczywiście tutaj mamy czas jeszcze, bo nam czas ucieka. Krowa to tu. Patrz, dżungla, tak? No to dobra. No i pozostało nam tylko te dwa. Czyli w ten sposób wygląda ta gra. No i dostałem jeden punkt za wykonanie zadania. No i potem można tak w kółko grać, zmieniając sobie poziom trudności. Zobaczmy, jak teraz matematyka będzie wyglądała w tym miejscu. Czy to będzie podobnie, czy to będzie coś innego. Aha, czyli tutaj są ludzie, którzy przyjeżdżają do zamku i trzeba cały czas wiedzieć, jaka jest liczba ludzi, tak? Czyli tutaj mamy w tym momencie 8-9, tak? Więc klikamy, wjechało 9, no to dajemy 9. I oczywiście rączkę w górę. Tak? I teraz następne. Teraz jest 6. Więc teraz dodajemy do tych 9 6, czyli mamy 15. Za każdym razem trzeba ten wynik pamiętać po prostu. Tak? Już. I tutaj widzimy na dole grzybki tam rosną, prawda? Teraz 3 odjechało, to będzie 12. Czyli w ten sposób właśnie ta gra... jest zakombinowana. Mamy 12, teraz mamy 8 osób, to już będzie 20. 20. Teraz 6 jeszcze dojechało, to 26. Gra się skończy, jak te wszystkie grzybki urosną. Teraz wyjechało 3 osoby, to jest 23. Czy to jest też taka pamięciówka trochę, tak? Potem kolejne 3 to mamy 20. Ok. I dojechało 7, czyli 27 osób w sumie będzie w zamku. Ok. No i teraz rycerz gasi wszystkie okna i jest wspaniale, tak? No i dostajemy punkt i zabawa toczy się dalej. Oczywiście wychodzimy już z tego. Tu już pokazałem wszystko, co można było pokazać. Ale to jeszcze nie koniec oczywiście atrakcji. Jest tego znacznie więcej. Kolejna rzecz, tutaj mamy takie jakieś urządzenie. No i można ślimaka jeszcze, on się będzie chował, także tutaj czasami też takie wychodzą. Tak, tutaj jakaś kielnia podskoczyła. No i tutaj mamy znowu inny typ gry. Właściwie tu jest takie budowanie, tak? Ustawiamy sobie pociągi i tak dalej, można zmienić sobie landscape na taki na przykład, jakiś kosmiczny, albo taki jaki tutaj mamy. Tutaj obok mamy file, czyli można wczytać wcześniej zapisany stan gry.
Idźmy dalej. To jest poziom trudności. No jeśli tutaj wybierzemy poziom trudności, to tak naprawdę dopiero wtedy otworzy się nam gra. Czyli jest policeman, pisze, i trzeba znaleźć policjanta i go wybrać, prawda? I wtedy tutaj, prawda, zadowolony ten elf wyskakuje. Teraz piłka, tak? I wybieramy piłkę. No i tak w kółko. Chodzi tutaj o to, aby wskazywać te przedmioty, które tutaj będą się pojawiać, ich nazwy. Dobra, wyjdziemy sobie oczywiście z tego. I idziemy dalej. Tutaj mamy jakąś farbkę. Więc jak się nie trudno domyślić, będzie tutaj coś związane z rysowaniem i tak też właśnie jest. Czyli tutaj mamy różne narzędzia, które po prostu wybieramy i rysujemy tymi narzędziami, tak? Oczywiście można zmieniać kolory i tak dalej. Czyli taki troszeczkę temat nieco paintowy, tak? Tutaj można też wybrać landscape. To wtedy można malować na przykład po takim już gotowym obrazie. Tutaj można też wybrać sobie obiekty jakieś, prawda? I na przykład wstawić sobie tutaj kogoś. I tych obiektów jest naprawdę dużo, bo tutaj mamy forward, czyli naprzód, prawda? Więc można na przykład wstawić jeszcze takiego gdzieś stworka tutaj, tak? O, dajmy na to. No i taka jest tutaj właśnie zabawa. Dalej mamy poziom. Jeśli bierzemy sobie poziom i znudzi nam się już tego typu rzecz, no to wtedy pojawiają się nowe narzędzia. Nowe narzędzia, które możemy właśnie wykorzystać do zamalowywania obszarów w nowe rzeczy. Można coś wyciąć, tak, i przenieść w inne miejsce na przykład. Także to są takie narzędzia czysto rysunkowe. Dobrze, ale wyjdziemy sobie z tego. Dobrze, zmienię może muzykę na inną. Co byśmy sobie tutaj na przykład wzięli? Może... No, nie widzimy się. Może tego weźmiemy. Niech będzie ta muzyka. Dobrze, co teraz? Tutaj mamy jakiś kałamarz. Wybierzmy. Czy jak widać, coś tu związane będzie z pisaniem liter. I co my tutaj mamy? Mamy tak, możliwość wyboru liter dużych. Tak, jak będziemy pisać, coś możemy pisać. Można wybrać litery duże i wtedy będziemy pisać dużymi literami. Tu mamy eraser, czyli będziemy wymazywać. Mamy enter i tak dalej. Czyli mamy taki edytor jakby tekstowy, ale też mamy grę. Oczywiście wybiorę poziom zacny. No i jest oczywiście obrazek i trzeba, gramy no w tak zwaną szubienicę, powiedzmy. No to jest piłka, no tutaj przynajmniej szybko to zrobimy, ok. I zadowolony, jest ok. Zobaczymy, co będzie, gdy skuje się, powiedzmy, w tej grze, tak? Niestety te animacje, no to jest rabbit, tak? No ale ja będę wybierał inne litery, tak? Jak wybieram inne litery, pojawia się coś takiego. Potem pojawia się nos, tak? Buzia. Ale ja specjalnie tutaj zrobię, żeby przegrać. Pojawia się taki magik jakby. On się właśnie zaczyna złościć. No i po prostu nie udało się, tak? No i wtedy pojawia się kolejny obiekt, którym możemy sobie odgadywać w ten sposób. Także tak wygląda ta sekcja w tej grze.
Idźmy dalej. Mamy tu jeszcze jakiś taki pojaździk, więc wybierzmy ten pojaździk. No właśnie. I oczywiście tutaj jest Magic. Co to robi? To Magic. Jeśli będziemy klikać ten Magic, to nam będzie tutaj zmieniać układ trasy, tak? Czyli znowu kliknę i będzie jeszcze inny, prawda? I tak dalej. Czyli tutaj zmienia nam się wygląd trasy. A tu mamy Race, czyli zaczynamy wyścig. Na czym polega ten wyścig? Dobra, jedziemy i tak naprawdę trzymamy wciśnięto przycisk myszy i jedziemy. I możemy się tylko góra-dół przemieszczać pomiędzy, po to, aby na przykład nie zderzyć się, tak? Ale jak już wyprzedzimy zawodnika, to wystarczy trzymać wciśnięty przycisk myszy i po prostu zwycięstwo mamy w kieszeni. Proszę bardzo, tak? Tak. Tak wygląda ten rajd, także nic trudnego. To oczywiście jest poziom trudności do wyboru. No zobaczmy, co będzie, jak wybiorę oczywiście poziom trudności najwyższy. I teraz mamy, no oczywiście dobrze, jeden gracz, bo można grać z kimś również. No i zobaczmy, jak teraz to będzie wyglądało, czy będzie to jakieś wielkie utrudnienie względem tego, co było wcześniej, czy raczej nie. No zobaczymy. O, pojazd przeciwnika widzę, że się troszkę szybciej porusza. A teraz już jak za mocno na zakrętach pojadę, no to już mogę wpaść. Dobra, ale już wyprzedziłem go, to już tylko postaram się trzymać. No tak, to jak za szybko się jedzie na zakrętach, to już można wpaść w taki, że tak powiem, poślizg. Ot i tyle tutaj, jeśli chodzi o trudność w tej niesamowitej grze. No, może tutaj ostatnie chyba okrążenie. Tak jest. Ok. Czyli tak to wygląda. Dobrze, wyjdziemy sobie z tego wyścigu niezwykłego. Tak, tu jest jeszcze... co to ma? A, jeszcze mamy paletkę, tak? Czyli oczywiście znowu mamy jakąś grę. Naturalnie, no, można zagrać już od razu. Mamy tutaj paletkę i tu jest po prostu gra, no, typu Arkanoid, gdzie trzeba pozbijać wszystkie te obiekty, tak? Tą rakietkę raczej łapiemy, bo ona się zamienia potem w kulkę. Ale jak stracimy kulkę, to oczywiście zostaniemy tylko tam, prawda, reprymendę, ale poza tym nic się tutaj więcej złego nie dzieje. Oczywiście mamy różne poziomy trudności. Na wyższych poziomach trudności tam później pojawiają się bloczki, które są niezniszczalne, bo tutaj przechodzi się plansze. Nie wiem, ile tutaj jest plansz. Ja bawiąc się w to doszedłem do trzeciej, a później to już tak naprawdę przestałem grać, bo no bo cóż to za poziom trudności z taką prędkością kuli, prawda? Więc raczej przegrać tutaj to praktycznie się nie da. Bo to wszystko tak powoli się porusza, że oczywiście nie będę marnował na to zbyt dużo czasu, ale przynajmniej tą jedną planszę przejdę, aby pokazać, że się tu lokacje zmieniają. Jest. I jest gra, która, no, może wciągać, tak? Może ciekawić, co dalej.
Tak, tylko zbić te trzy klocki, no to będzie przy tej prędkości może być nieco nużące, ale może się jakoś uda. Jeszcze raz. A tak. A też tutaj z tym celowaniem kierunkowym to jest trochę dziwnie. To działa. Ale wreszcie to trafię, bo te bloczki są duże, tak? No i tak, zadowolony. Lux. No i mamy kolejną planszę. O, tutaj też widać, że są te bloczki niezniszczalne, to są właśnie te czerwone. No i tak właśnie ta gra wygląda. Oczywiście prawym przyciskiem myszy przerywamy grę. I popatrzymy, co jeszcze tutaj ciekawego producenci tego edukacyjnego programu nam jeszcze zaoferowali. Tu jest taka jakaś głowa. O, tamten podlewa kwiatki. O mąż. No tak. To te animacje są naprawdę niekiedy zabawne. Temu pingle wyskoczyły. Ale to też jest coś związane. Aha. Tu jest Magic. Magic powoduje to, że pojawiają się tutaj losowo generowane postacie. Oczywiście możemy sobie wybrać, tutaj mamy game, level. Oczywiście level sobie zmienię na zacny. Tak, i tutaj musimy przyglądnąć się, jak ta postać wyglądała. No i później musimy tą postać odwzorować w dokładnie taki sam sposób, co nie jest zbyt prostym chyba zadaniem, myślę. Nie wiem, czy mi się to uda. Ale klikając na poszczególne części, prawda, no włosy chyba łatwiej będzie znaleźć tego Kikuta. W pewnym momencie, no jest Kikut, tak, ucho, tu jest ucho takie zakrzywione. Dobrze, a tu jest ucho takie, nie takie, a tu jeszcze kształt twarzy, tak, to chyba teraz jest dobry. Ucho jest tutaj takie, no i teraz problem, jak wygląda to, być może to, nie wiem. Tak. No i taka zabawa. No tak. Nie. Aha, tutaj można, klikając, wtedy możemy podglądnąć, jak ta twarz wygląda i trzeba ją po prostu odwzorować. Dobrze, ale ja wychodzę, bo tutaj szkoda mi troszeczkę na to czasu. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego tutaj może być. Tu jeszcze jest ogródek. Jak działa ogródek? Ogródek tutaj chodzi o zbieranie nasion. Więc tak. Tutaj mamy nasiono róży. Ono tam się przeniosło do naszego ogródka. Znaczy, wybieramy sobie nasiona. A tutaj na dole jest, że nic nie wybieramy. Więc wybrałem te nasiona. I jak wyjdziemy teraz do naszego pierwszego planu, no to zobaczymy, że te nasiona są w tym momencie wsadzone i one będą z czasem rosły. O, i po prostu urosną nam kwiatki. Jak urosną... O, żółw. O, żółw tuptuś, to. A, to jest dobra animacja z tym, tak? Sru. Dobre to jest. Pomysłowe. Dobra, ślimak już był. Dobra. Zobaczymy, czy coś jeszcze innego się tutaj pojawi. Jeszcze wcześniej była jakaś gąsienica, tylko nie zdążyłem na nią kliknąć. O, jest. Dobra, klikniemy na nią. A, muszę przyznać, że przemądre.
To nie jest, no ale. Ale dobra, no przynajmniej no taki troszeczkę motyw nieco zabawny. No i chyba to, tego pająka nigdy mi się nie udało złapać. I właściwie to jest wszystkie rzeczy, jakie są w tej grze, więc nie będę przedłużał i do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na PC-DOS.